Cześć, witajcie na naszym kanale. Widzimy się po dość długiej przerwie. Nadszedł ten czas, kiedy będziemy instalować panele słoneczne, akumulator żelowy. Wszystko tutaj po kolei, to co mówiłem w poprzednich filmikach. Przyjechaliśmy z przyczepą do Polski, ponieważ tutaj wuja mój pomoże mi tutaj to wszystko razem, to zrobimy. Jestem już na miejscu. Pokażę wam teraz, co tutaj już mamy, jaki mniej więcej mamy plan. Tutaj, jak widzicie, są panele, dwie sztuki, 100-watowe każdy. Tutaj mamy okablowanie, konektory, regulator firmy Solatronics, to jest niemiecka firma, tak jak i panele. To jest regulator. Regulator ma do 30 amper, tak? Do 30 amper jest bodajże. Więc tak, plan jest na razie taki następujący. Będziemy tutaj wszystko montować w tej szafie. Tutaj od góry wejdziemy z przewodami od paneli solarnych. Na tej ścianie prawdopodobnie zainstalujemy regulator. Kable poprowadzimy w peszlu, żeby tutaj ładnie wyglądało, żeby nie było tutaj za dużo kabli. No i później tutaj to wyciągniemy. I później tutaj puścimy dołem przewody i bateria będzie znajdowała się w przedniej części, na środku. Dlatego, że baterię kupiłem już, zaraz wam ją pokażę, 140-amperową, żelowy akumulator, więc dość duży, wydaje mi się, że wystarczający. I co jeszcze? Jeszcze założymy tutaj do tego tak zwany booster, już też zakupiłem ze świata karawaningu od braci Klaja. Jest to urządzenie, dzięki któremu możemy ładować baterię żelową podczas jazdy samochodem, nie? Jak wiemy, baterię żelową można trzeba ładować prądem pulsacyjnym, tak? Więc to urządzenie właśnie zmienia prąd, który wychodzi z samochodu, stały, powiedzmy, że tam jest 12 V, on go zmienia na 14,4 V i na pulsacyjny, i wtedy w ten sposób można ładować podczas jazdy tą baterię. Także zrobimy tutaj przełącznik i będzie można ładować tą baterię podczas jazdy, co wiecie, jak pojedziemy na tą naszą podróż, to panele będą, wiadomo, że samochód prędzej naładuje tą baterię niż panele solarne, ale to wszystko wyjdzie w formie testów. No i jeszcze pozostanie teraz jeszcze pytanie, co będziemy montować, czy będziemy montować tego UPS-a, o którym mówię cały czas, czy będziemy montować przetwornicę, dlatego że jak tutaj chodziło mi głównie o tą klimatyzację. Tą klimatyzację jeszcze raz mierzyłem, więc wyszło tam mi pobór mocy gdzieś około 1600 W przy pełnym obciążeniu. No zobaczymy, co tutaj. To jeszcze decyzja tutaj nie jest taka na 100% podjęta. Na razie zajmijmy się montażem paneli i tutaj baterii, okablowaniem, bo czy to przetwornica, czy UPS, to już wiadomo, że tylko będzie zainstalowane pomiędzy baterią a tutaj odbiorem do przyczepy, tak? Także to już tam nie ma problemu. Zatem zabieramy się do roboty, ja już się przebieram w rzeczy tak zwane robocze i zabieramy się do instalacji paneli. No, jak widzicie, ja już jestem przebrany. Słuchajcie, więc tak, do instalacji paneli solarnych czy fotowoltaicznych na dachu przyczepy będziemy potrzebować następujące przedmioty. Przelotka, pokazywałem wam już ją w filmiku, w którym opowiadałem, co zakupiłem do przyczepy. Przelotka sztuk jedna. Słuchajcie, papier gradacja 150. To jest uszczelniacz, dzięki właśnie specjalnie do uszczelniacz i klej zarazem do tutaj
do mocowania, żebyśmy to przymocowali na dachu. Będzie to w tą stronę, tak, w ten sposób mocowane. Jak widzicie, tutaj będzie ładnie wiatr opływał to, także nie będzie stawiało dużego oporu. I będą dwa panele wzdłuż, tak? Nie w poprzek, tylko wzdłuż. Mam takie cztery sztuki. Musimy to tutaj rozmierzać, jak to ma być. Panele są już przygotowane. Tutaj jeszcze mamy oczywiście do chusteczki, ściereczki, płyn do odtłuszczenia tego wszystkiego. Oczywiście teoretycznie moglibyśmy to tylko i wyłącznie na przykleić na to, ale my będziemy jeszcze, przynajmniej damy po dwie śruby na każdą tutaj, na każde to mocowanie, żeby no, nam się to tutaj nie przypadkiem podczas jazdy przy mocniejszym podmuchu wiatru, czy to przy mijaniu z samochodem ciężarowym, czy w jakimkolwiek innym przypadku, żeby nam się to po prostu nie urwało, nie uszkodziło jakiegoś samochodu, który pojedzie za nami, no i automatycznie nam nie robiło jakiegoś kłopotu. No i tutaj oczywiście mamy kable do tych paneli długości 5 metrów, grubość to jest 4 mm kwadrat. Jak widzicie, są tutaj ładnie obrobione ta część, ale oczywiście producent dał też nam tutaj dodatkowe te zakówki, żebyśmy sobie sami też zacisnęli, jak będzie taka potrzeba. Benzynę mam jeszcze dodatkowo ekstrakcyjną. No i tu jest drugi komplet właśnie tych do paneli. Nie wiem, jakby to nazwać. Jeszcze nawet nie są otwarte. To samo co tutaj, tak? Bo potrzebujemy 4 sztuki. Ok, słuchajcie, jestem już na dachu mojej przyczepy i teraz będę zaznaczał i będę wiercił otwory tutaj do mocowania paneli. Z moich tutaj wymierzeń wynika, że przód tutaj będzie mniej więcej na tej wysokości. Tutaj dalej nie mogę wiercić, dlatego że jest po prostu szafka. Więc teraz tutaj przewiercę dwa otwory. Jeden tu, drugi tu. Będzie tutaj śruba szóstka. I po prostu dalej będę wiercił już po prostu w suficie mojej przyczepy. Mam nadzieję, że to będzie równo. Tak to wygląda. Tutaj wywierciłem dziurę i wyszło nie w tym miejscu, co powinno, więc przesunęliśmy całość. Okazało się, że śruby, które kupiliśmy, były 6 na 100, są po prostu za długie. Musimy kupić 6 na 8. Także jedziemy po śruby. Więc tak, dziury już mamy wywiercone. Śruby będą szóstki, 6 na 7. Więc takie będą tutaj śruby założone. Teraz musimy odrysować tutaj
i zaznaczyć, w którym, w jakim tutaj miejscu będziemy to czyścić, żeby to tutaj nałożyć klej, żeby to wszystko dobrze chwyciło. Śruby będą tylko tak dla bezpieczeństwa swojego. Ponoć ten klej bardzo dobrze trzyma, ale ja będę spokojniejszy, bo jednak przy mijaniu się z samochodem ciężarowym może być taka sytuacja, że po prostu się to urwie i nam gdzieś odleci, więc odrysowujemy teraz tutaj mniej więcej, jak mamy czyścić. Mamy mniej więcej zaznaczone. No i teraz tutaj odtuścimy. Był papierek ścierny, gradacja 150, żeby wszystko ładnie zmatować, żeby to tutaj ten klej jak najlepiej chwycił. Więc zabieramy się teraz do czyszczenia. Najpierw tutaj odtuścimy. Teraz weźmiemy delikatnie papierku ściernego i możemy użyć kawałek. I tu ładnie możemy to raz odpuszczamy. Najpierw brudną ściereczką. Tak przygotowane, będziemy zaraz nakładać klej i przekręcimy to na gotowo.
i będzie chyba dobrze. Cisza się, cisza, no.